dobry, witajcie moi drodzy w nowym vlogu. Słuchajcie, jest godzina 8:30, a jest tak ciemno, że muszę się tutaj doświecać lampą, bo zaraz będę sobie robić makijaż. Zrobiłam sobie oczywiście pielęgnację, ale obiecałam na Instagramie, że zrobię test tego właśnie filtra. To jest nowość, która pojawiła się w ofercie marki Pure Less. Filtr mineralny 30, który ma ochronę UVA i UVB. I uwaga, aż 98,5% substancji pochodzenia naturalnego. Więc może to zainteresować osoby, które lubią tego typu produkty. Przyjrzałam sobie dokładnie skład, który mam tutaj na opakowaniu. I rzeczywiście te substancje, które tutaj mamy, są naprawdę bardzo ciekawe, bo najpierw mamy oczywiście bazę, którą jest woda, później mamy emolienty, tlenek cynku, mamy masełko shea, mamy dwutlenek tytanu, mamy oczywiście barwniki, mamy olej słonecznikowy, mamy witaminę E, nie ma tutaj, słuchajcie, żadnych substancji kontrowersyjnych, parafiny, olejów mineralnych, PEG-ów, SLS-ów, SLES-ów, TEA, jakichś dziwnych konserwantów i tak dalej. Nie ma tutaj nic takiego. Poczekajcie, mamy tutaj jeszcze zapachy, zaraz sprawdzę dokładnie. No nie ma, więc wygląda na to, że jest to produkt bezzapachowy. Oczywiście marka nie testuje na zwierzętach. I dobra, zabieramy się za test. Jak widzicie, mam tutaj opakowanie, które ma pojemność 30 ml, przydatność od otwarcia 6 miesięcy, więc całkiem fajnie. Opakowanie z pompeczką. Pokazywałam co prawda już na Instagramie konsystencję tego produktu, ale Wam jeszcze tutaj pokażę dokładnie. Może będzie to jakoś widać. No, czekajcie. Ona jest taka delikatnie, delikatnie zabarwiona. O, widzicie? Taka lekko kremowo, powiedziałabym piankowa. I od razu też Was uprzedzę. Ja nigdy nie ładuję od razu na twarz po prostu ogromnej ilości filtra, tylko zawsze nakładam go taką, jak to się mówi, metodą kanapkową, czyli najpierw nakładam mniejszą ilość, a później sobie dokładam. I wycisnęłam pompeczkę. Zobaczcie, fajnie się rozsmarowuje. Filtry mineralne też mają to do siebie, że zawsze zostawiają taką, najczęściej zostawiają taką białą powłokę, ale widzicie, tutaj nic takiego się nie dzieje. Ten kolor, mimo tego, że jest taki jasny, to on też ładnie się wtapia w skórę. No i dobra, lecimy dalej. Nakładamy kolejną warstwę. Zobaczcie, on całkiem ładnie pracuje na skórze. Widzicie? Fajnie się go rozsmarowuje. Nic się absolutnie tutaj jak na razie mi nie roluje. No. Nie jest lepki. Mam wrażenie też, że bardzo szybko się wchłania. Więc takie dokładanie go to będzie dobry pomysł, ale jak widzicie, dokładam go sobie i nic mi się absolutnie nie roluje. O, patrzcie na to. Wcale nie jest lepki i klejący i nie zostawia też takiej tłustej warstwy. To też jest bardzo fajne. No, może trochę wybiela jednak twarz, ale zobaczymy, jak to, wiecie co, będzie funkcjonowało w ciągu dnia. Dzisiaj specjalnie nie nałożę sobie żadnego podkładu. Będę go dzisiaj testować pierwszy dzień, więc bez żadnego podkładu. Zobaczymy, jak on będzie się zachowywał w ciągu dnia. Ale na razie jest całkiem dobrze.
momentalnie się wchłania, powiem Wam, że to może być całkiem fajny filtr. Nie ma takiej lepkiej, tłustej warstwy. No, w kamerze wygląda, jakby mnie trochę wybielił, ale tutaj w lustrze, które mam przed sobą, tego nie widzę. No i co? Rzeczywiście nie pachnie. Nie ma absolutnie żadnego zapachu. Ostatnio ktoś mi napisał na Instagramie, że kupił z mojego polecenia ampułki, które miały taki rybi zapach. Wiecie co? Z tymi zapachami to jest trochę tak, że każdy odczuwa je nieco inaczej i muszę Wam powiedzieć, że na przykład ja w tamtych ampułkach absolutnie nie czuję takiego zapachu. Ale dobra. Patrzę, jak on mi się tutaj utlenia ze względu na te barwniki. Na razie nie jest, słuchajcie, źle. O, tak jak mówię, nie ma żadnej takiej tłustej powłoki, lepkiej powłoki, nic się nie klei, nie szczypie, nie piecze, nic się złego z moją skórą w tej chwili nie dzieje. Widzicie, to jest chwila od aplikacji. Jeszcze sobie go nałożę trochę tu. Bardzo fajnie się rozsmarowuje. No nie, no nie pachnie. Wiecie co? Nie jest źle. Myślę, że ten pierwszy taki, pierwsze wrażenie jest całkiem pozytywne. Zobaczymy, jak będzie jutro. Jutro będę robić kolejny test, ale już połączę go wtedy z podkładem. Zobaczę, jak się będzie sprawdzał. Czy nie będzie wybijał mi pod podkładem. I wiecie co, wieczorem wrócę do Was z aktualizacją i powiem Wam, jak się moja skóra zachowywała w ciągu dnia. Ja w związku z tym, że dzisiaj nie będę nakładać sobie podkładu, będę go też dokładać w ciągu dnia. Zobaczymy wtedy, jak będzie i jak on się będzie dokładał, jak się będzie zachowywał na skórze, czy będzie wybielał i czy coś będzie się z nią działo. Ale takie pierwsze wrażenie, jak na razie, słuchajcie, jest bardzo pozytywne. Czyli tak, podsumujmy sobie. Fajna, lekka konsystencja, nie klei się i nie lepi. Nie zostawia żadnej tłustej warstwy, bardzo dobrze się rozprowadza, nie ma zapachu, mamy fajne substancje aktywne, mamy bardzo dobry skład bez żadnych substancji kontrowersyjnych. Marka nie testuje na zwierzętach, 6 miesięcy przydatności do otwarcia, 30 ml pojemność, opakowanie z pompką. No dobra, może tak delikatnie wybiela skórę, no bo mamy tutaj oczywiście ten filtr mineralny. Ale zobaczymy, jak będzie później. Także robię makijaż, resztę i wieczorem zrobię Wam aktualizację. Dobra, słuchajcie, wychodzimy. Max właśnie kończy oglądać Kevina, drugą część. Ja już się praktycznie wyszykowałam do wyjścia. Dzisiaj wyglądam tak. Biorę moją furlę. Zakładam płaszczyk i powiem Wam, że makijaż tylko i wyłącznie na tym filtrze wygląda całkiem dobrze. Nic się na razie nie wyświeca. Nie mam na sobie podkładu. Mam tylko przypudrowany go ten filtr pudrem z Bourjois, który miałam w kalendarzu adwentowym. Zobaczymy, jak będzie dalej. Poczekajcie. Ale powiem Wam, że na razie jestem bardzo zadowolona, jak wygląda ten efekt na twarzy. No dobra, organizujemy się. Jedziemy pozałatwiać kilka spraw. Massimo, jesteś gotowy? Tak. Dobra, no to jedziemy. Dobra, słuchajcie, wpadłam do Empiku, szukam książki na święta, którą mogłabym sobie przeczytać. Zobaczymy, czy uda mi się coś fajnego znaleźć.
Słuchajcie, odkrywamy dzisiaj nowe miejsce, które nazywa się Boston Port, bo widzieliśmy na Facebooku, że serwują tutaj bardzo dobre zupy rybne. Właśnie przyjechaliśmy, żeby wypróbować te zupy rybne, plus do tego Massimo wziął sobie dorsza świeżego, polędwicę ze świeżego dorsza, także będziemy sprawdzać. Ceny są całkiem dobre, no ale zobaczymy jak jedzonko. Słuchajcie, wygląda bardzo dobrze, apetycznie, podobno dobrze przyprawiona, także testujemy. Słuchajcie, ja kończę moją zupę, która okazała się po prostu przepyszna. Jeśli tutaj będziecie, polecamy Wam, koniecznie spróbujcie hot sopot z polędwicą z dorsza. Przepyszna jest ta zupa, przepyszna, słuchajcie, a właśnie przyszła. Polędwica Massimo z dorsza, z frytkami, z sałatką. No, będzie testował, ale słuchajcie, będziemy tu wracać na bank, będziemy tutaj wracać właśnie na tą zupę rybną. No po prostu jest przepyszna. No dobrze, słuchajcie, wybrałam sobie takie książki w Empiku, czyli jak pokonać lęki, czerpać radość z życia, ponieważ ostatnio też mam wrażenie, że trochę wracają mi te moje stany lękowe, więc no zobaczymy, poczytam sobie trochę. Też dużo stresu, zresztą może kiedyś Wam o tym opowiem, więc jestem bardzo ciekawa, lektura na najbliższy czas, a jeszcze słuchajcie, wychodząc z Empiku przy kasie dorwałam tę książkę, tego aktora bardzo już dobrze znam, zresztą Wam polecałam nieraz. Zobaczymy o co tutaj chodzi, takie książki samorozwojowe, zarabiać więcej, szybciej i łatwiej, zobaczymy czy będą tutaj jakieś fajne, ciekawe wskazówki, także w najbliższym czasie mam takie książki, które będę czytać, a jak przeczytam to dam Wam znać czy warto. Max właśnie sobie ogląda telewizję, a ja słuchajcie zabieram się za sprzątanie po tej części strony, po tej stronie, w tej części kuchni. Tak, biorę się za sprzątanie. Czas ogarnąć po prostu, słuchajcie, tutaj tę część kuchni. Ty oglądasz jakiś film. No, także słuchajcie, ogarniamy. Ogarniamy przed świętami. Tak. A ja właśnie rozpakowałam kolejną paczkę, którą dostałam, tym razem od Andrzeja i Ewy. Już Wam pokazuję tę wyjątkową zawartość. Andrzej, Ewa, bardzo Wam dziękujemy za te cudowne prezenty, życzenia świąteczne, czekoladki, które przywieźliście ze sobą z wyjazdu wakacyjnego, z urlopu, te przepiękne pudełka metalowe, no i oczywiście nie mogło być inaczej, pierniki z Torunia. Obłędne, obłędne, przepiękne prezenty. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. Zanim wskoczę do wanny i zrobię sobie aromatyczną kąpiel, już sobie słuchajcie przygotowałam peeling do ciała, który dostałam od Kazimiery. Mam oczywiście balsam z retinalem, przepraszam, do ciała, którym się później nasmaruję. To zanim jeszcze zrobię demakijaż, przychodzę z aktualizacją, jeśli chodzi o dzisiejszy filtr. Ten, który nakładałam sobie dzisiaj rano. I wiecie co? Powiem Wam tak. Jestem niesamowicie pozytywnie zaskoczona.
Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że podczas całego dnia twarz mi się zdecydowanie mniej wyświecała niż przy filtrze SVR, tym blurującym z kolorem, który ostatnio używałam. No, słuchajcie, jestem naprawdę pod wrażeniem, jak ten filtr działał na twarzy. Dołożyłam go dwa razy. Dwa razy przy pomocy gąbeczki. Tak delikatnie go sobie tutaj wklepałam w twarz. I jeszcze jakoś się trzyma trochę tego mojego różu, trochę mojego bronzera, więc nie jest źle. A tak dotykam skóry, żeby mniej więcej zobaczyć, wiecie co, jak z tym wyświecaniem, wytworzeniem sebum, no jest taka delikatnie lepka, ale już po całym dniu to jest zdecydowanie normalne, że coś takiego się na skórze dzieje. Także wiecie co, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Zobaczymy, jak będą szły kolejne testy tego filtra. Jak on się u mnie będzie sprawdzał, będę go sobie oczywiście testować. Jutro zrobię sobie test z podkładem i też zobaczę, jak filtr będzie pracował na skórze. Ale wiecie co, dzisiaj nawet bez tego podkładu skóra całkiem dobrze wygląda. No, fajny, całkiem fajny. Zresztą w ogóle marka Poreless jest taką marką, której ja zaufałam kilka dobrych lat temu. Powiem wam szczerze, i ma w ofercie naprawdę wiele świetnych produktów. Zresztą ja wielokrotnie wam je pokazywałam, takie moje sprawdzone perełki. Tak się ostatnio zastanawiałam nad tym, czy nawet nie zrobić już w nowym roku takiego filmu, na przykład top 5 produktów marki Poreless, bo kilka razy nawet dostałam od was komentarze, że powinnam pokazywać częściej marki profesjonalne, takie, które mają produkty do stosowania w domu, że bardzo was interesują właśnie takie marki profesjonalne, bo to jest trochę inny wymiar pielęgnacji. Ja się z wami absolutnie zgadzam, bo tak jest. Powiecie, kosmetyki drogeryjne to są kosmetyki drogeryjne. Ja nie jestem ich ogromną fanką, wy doskonale o tym wiecie, ponieważ no co tu dużo mówić, no kosmetyki drogeryjne to są kosmetyki drogeryjne. Jest kilka takich marek, które ma kosmetyki drogeryjne, ale to jest troszeczkę inna pielęgnacja, bo są to marki powiązane trochę właśnie z pielęgnacją gabinetową. Generalnie marki naturalne też robię bardzo dużą selekcję, jeśli chodzi o takie produkty naturalne w pielęgnacji, bo wiem, jak działa pielęgnacja naturalna i wiem, jak moja skóra na nią reaguje. Marki luksusowe to też, powiem wam, też tutaj robię bardzo dużą selekcję, bo nie wszystko, co kosztuje dużo, ma sens i bardzo często płacimy za markę, niekoniecznie za to, co tam w środku się znajduje, więc to też musi być naprawdę fajna marka. Mam kilka takich perełek, no i oczywiście marki profesjonalne, tak? To jest zresztą w ogóle temat, o którym mogłabym wam tutaj gadać godzinami i wy doskonale o tym wiecie, że ja kocham gadać o pielęgnacji. Także myślę, że w przyszłym roku na pewno trochę tych filmów nowych pielęgnacyjnych się pojawi. Grudzień był takim miesiącem, gdzie było więcej tych daily vlogów, no ze względu na święta i nie tylko. Ale nie zapominajcie, że ten mój kanał to jest kanał właśnie taki bardziej tutaj pielęgnacyjny. No dobra, robię demakijaż, skakuję do wanny i będę się relaksować. I dzisiaj chyba sobie wezmę jedną z tych kulek, które tam leżą, które dostałam od Magdy Mac i wykorzystam sobie w kąpieli. Dajcie znać, czy wy jesteście tym team prysznic, czy team wanna. O! Kąpiel gotowa, bąbelki są, kula też jest i dzisiaj skorzystam właśnie z takiej. A my dzisiaj na zakończenie dnia zrobiliśmy sobie grzane wino. Gorące. Nie gorące, tylko grzane. Grzane gorące wino z jabłkiem. Tutaj mamy pomarańcze, mandarynki. Także takie podsumowanie dnia. Kochani, bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. Ja wam w szczególności dziękuję i oczywiście zapraszam na kolejny vlog, na kolejny film. Do zobaczenia, buziaki, pa!